Jakie ma Pani wrażenia po konferencji? Jeszcze mam takie bardzo mocno emocjonalne, bym powiedziała, dlatego że bardzo przeżywałam tą całą konferencję, przygotowania do niej i zaistniała, zaczęliśmy ten temat. Osoby z niepełnosprawnością myślę, że mogą widzieć przed sobą osiedla dla siebie, miejsce zamieszkania. A najważniejsze, że dużo osób się zintegrowało i poruszyliśmy tematy, które dotyczą właściwie bardzo dużej grupy mieszkańców Zduńskiej Woli. Nie tylko zresztą. Dziękuję. Co Pani się najbardziej podobało? Co mi się najbardziej podobało? Podobało mi się to, że byli ludzie i podobało mi się też to, że było duże zainteresowanie tą konferencją, czyli temat jest aktualny, aktywny, potrzebny do omawiania, więc jakby to chyba najbardziej, że to, co jest w sferze naszego działania, jest też potrzebą społeczeństwa. Bardzo mi się też podobał występ warsztatu terapii zajęciowej i muszę o tym powiedzieć, po prostu chwytający z serca, przepiękne. Co Pani sądzi o mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z niepełnosprawnościami? Uważam, że jest bardzo potrzebne i robi bardzo dużą robotę w usamodzielnianiu, w takim pełnowartościowym życiu dla osób z niepełnosprawnością, gdzie mogą wyzwalać swój potencjał, uczyć się, mogą żyć tak jak chcą, przy wsparciu. Myślę, że to jest temat bardzo potrzebny. Mieszkań oczekuję, że będzie jeszcze więcej i więcej i że będą też takie osiedla, o których mówiliśmy dzisiaj. Co Pani się najbardziej podobało? Wszystko mi się podobało, bo mogliśmy zobaczyć od samego początku problemy rodzin osób z niepełnosprawnościami, wystąpienie mamy, która ma dziecko niepełnosprawne. Mogliśmy zobaczyć z takiego punktu praktycznego, jak powstają, jak są przekształcane, jak funkcjonują właśnie tego typu formy. Zobaczyliśmy, jak może technika, sztuczna inteligencja, pomysł też w funkcjonowaniu takich podmiotów i zobaczyliśmy dużo takich dobrych praktyk. Spotkaliśmy się z praktykami, którzy pokazali nam, jak to działa, jak to funkcjonuje i jak działać, żeby takie działania były podejmowane na szerszą skalę, żeby w większym stopniu zabezpieczały potrzeby tych właśnie osób niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych, tych, którzy wymagają takiej pomocy, żeby w przyszłości mogli właśnie samodzielnie funkcjonować. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Co Pan sądzi o mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z niepełnosprawnościami? Sam jako osoba, która zarządza takim mieszkaniem, która reprezentuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w strukturze którego takie mieszkanie funkcjonuje, mogę wyrażać się tylko w sposób pozytywny, ponieważ my widzimy, jako praktycy, widzimy, że tego typu działania są bardzo potrzebne. Widzimy nawet, że jest potrzeba tworzenia większej ilości takich miejsc, bo służą one właśnie osobom z niepełnosprawnościami, tym, którzy poprzez takie wsparcie będą aktywni długo, będą sprawni, będą mogli samodzielnie funkcjonować, będą wspierać ich opiekunów, ich rodziców w przyszłości. Musimy o tym pamiętać, że rodzice będą coraz starsi, będą coraz mniej samodzielni i będą wymagali wsparcia, pomocy. Wtedy, kiedy nam się uda taką osobę usamodzielnić, daje to nam pewną stopniu gwarancję tego, że te osoby, które będą przebywały, mieszkały w mieszkaniach chronionych, nabędą takie kompetencje, które w przyszłości pozwolą im samodzielnie funkcjonować. Scena pierwsza. Rozsądek. Thank you.
czadą zawsze służył dobrą radą. Więc go każdy chętnie pytał o to, co mu w głowie świta. Gdzie lokować swe finanse, by na profit zwiększyć szanse? Czy do żuru dawać chrzaną? Jak dokręcić wąż do kranu? Jaki krawat do koszuli? Czy kot łasi się, czy tuli? Czy już wiosna do nas przyszła? Jak się modlą Hare Krishna? Co w musztardzie w język szczypie? Czy pogodny będzie lipiec? Która małpa jest nam szotkiem? Powiem, bo data jest dziś nadzwyczajna. Światowy Dzień Zespołu Down. A zespół ten, jak już wiecie, jest znany na całym świecie, lecz nie gra na żadnej scenie. A trochę miesza nam w genach. Jest jak Mikołaj, nieświęty, rozdaje niechciane prezenty. Więc mamy po jednej parze chromosomów w nadmiarze. I dla was dzisiaj też mamy prezenty, które rozdamy. Ale nie bójcie się, rety, będą to zwykłe skarpety. Niech będą one symbolem naszego życia z zespołem, pełnego miłości i marzeń, skrytego w tej jednej parze. Jakie ma pani wrażenia po konferencji? Pozytywne. W ogóle zaskoczona jestem ilością osób. To jest duży sukces dzisiaj zebrać tak dużą frekwencję na spotkaniu, więc brawo dla organizatorów. Ważne tematy. Ważne tematy też ze względu na to, że one są bardzo przyszłościowe i dotyczące tak naprawdę nas jako społeczeństwa, tak? Bo ja tu mówię nas jako całości, czyli tematy związane z samodzielnością osób ze specjalnymi potrzebami i tego, jak je włączać w życie codzienne, żeby nam wszystko lepiej się posłużyło. Dziękuję. Co pani się najbardziej podobało? Ta część związana, znaczy tak naprawdę najbardziej mi się spodobało to, jaki odzew był na prezentację dotyczącą mieszkań chronionych, na to, że naprawdę jesteśmy zainteresowani tym tematem, jak dużo chcieliśmy więcej informacji, zadawaliśmy pytania, że jest oddźwięk tego wszystkiego, więc no, jakby ta część właśnie reakcji na to, co było prezentowane tutaj na sali. Co pani sądzi o mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z niepełnosprawnościami? Temat rzeka. Można by było godzinami tu rozmawiać. Bardzo ważny i potrzebny temat. Jest to związane z tym, że Unia Europejska nam tak naprawdę wymaga od nas, żebyśmy ograniczali duże domy pomocy społecznej. Ograniczali w tym sensie, żeby to nie były moloty. Bo wszystkie raporty, które jakby nawiązują do tego, jak się funkcjonuje w DPS-ach, no niestety nie pokazują, że to jest dobre miejsce. Te miejsce nie uczy samodzielności, te miejsce powoduje, że trochę czujemy się czasem jak w więzieniu, zresztą bardzo głośne różne przykładowe sytuacje dotyczące tego, jak ludzie się czuli w pandemii, mieszkańcy DPS-ów. Więc no, mieszkania chronione po prostu są nam potrzebne, bo uczą nas samodzielności, dają swobodę, samodzielność. Tak naprawdę sami sobie tworzymy tą przestrzeń, a do tego z punktu widzenia tak czysto ekonomicznego są po prostu tańsze niż DPS-y.